Spójrzmy z bliska, co pan Robert tutaj otrzymuje. A więc dostaje coś interesującego, a więc samczyk linii szali oraz wyżymaszka o specyficznej barwie. Tak więc ta para będzie eksperymentem na tym nowo powstałym gojemniku, ale już widać, że ta budowa jest klasyczna. No i oczywiście moja rękojma czterech żniwiarzy. Ta cena tutaj była dla Roberta bardzo przystępna, bo policzyłem po 150 zł za sztukę plus 2 gratisy, a to tylko z uwagi, że to hodowca na trudnym terenie podkarpackim mieszka i te gołąbki będą musiały naprawdę wykazać swoją klasę, by przetrwać tamtejsze warunki. A więc tutaj kolorystycznie mamy cudowną parkę. Ta wyżymaszka jest szczególnie typ jaskółkowaty, długa, wydłużona sylwetka. No i Jansen typu szali. O, potężny gołąb jest. No, typowi moi żniwiarze. Także można się nimi zachwycać bez końca. A więc jeszcze rzut z góry na szalika i wyżymaczkę. Jak widać, ta budowa jest bez zarzutu oraz czterech żniwiarzy. Tak więc zapraszam do zakupów na Słonecznym Gojemniku w ciągłej ofercie wyżymacze i żniwiarze. Rodowodów nie wystawiam, ponieważ one do niczego nie służą. Jedynie handlarze mogą się szczycić rodowodami, wypisując tam różne bajurki, ileż to tych pierwszych nagród gołębie zdobyły. Ryszarda, gołębie po prostu same się bronią w lotach, zdobywając cudowne nagrody. A więc, panie Robercie, w przypływie szczerości dałem panu to, co mam tu najciekawszego, by na ten zaczątek tej hodowli, tego nowoczesnego gołębnika, który pan zbudował, mieć satysfakcję, by nie poszukiwać daleko drogi gołębi gdzieś na aukcjach internetowych, ale u Ryszarda zawsze można nabyć coś ekstra deluxe i to w bardzo przystępnej cenie. A więc będziemy śledzić, jak ta cudowna parka będzie się sprawować w rozpłodzie, jakie tam potomstwo wyda. No i oczywiście moi klasowi żniwiarze będą bronić mojej renomy. Tak więc Ryszard Tosnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska. A tutaj przeglądamy kadrę dla pana Andrzeja. Pan Andrzej wybrał sobie coś szczególnie interesującego, czyli z każdej rodziny po dwie sztuki. Tak więc te gołębie są szczególnie urodziwe, typowi zamiatacze kilometrów, lotnicy. Widać już z tej sylwetki, z tej długości, że te gołębie mają sobie samą klasę. Warto więc zaufać Ryszardowi, bo zakupy na Słonecznym Gojemniku zawsze są klasowe i jakość ich tych gołębi jest szczególnie wysoka. Spójrzmy z bliższa, jak one się tu prezentują. Jak widać, te ogony, ta muskulatura, wszystko jest bez zarzutu. Te gołębie się garną już do lotu. Przypominam, że one były już zalatane, już na wolności miały okazję przebywać. Chodziło o to, żeby one miały jak najlepszą zdrowotność, żeby po prostu, jak to się mówi, tryskały zdrowiem. Tak więc one przejdą do rozpłodu i z tego konglomeratu, kto kogo sobie dobierze, będą młode po nich uczestniczyć w przyszłym roku w lotach. Tak więc pakiet 6 gołąbków w cenie 1090 zł, ale z uwagi na to, że pan Andrzej jest bardzo sympatycznym hodowcą, Ryszard postanowił coś dodać ekstra i tymi ekstra gołąbkami są dwa gołąbki z linii czarnych stóp, czyli linia Jana Pelena, gołębie na super długie dystanse, na loty przez noc. Tak więc rodzeństwo
czerwony i czarny kruk z pewnością urozmaicą hodowlę pana Andrzeja i w dalszym ciągu będą go fascynować loty, gołębie, miłość do przyrody. A więc kapitalna grupka Ryszarda Gołębi jedzie na Śląsk, by tam wzbogacić miejscowych hodowców. Witam. Dzisiaj rozsyłamy kartę do czołowych hodowców w Polsce. Za chwilę zbliżymy, po jakich. Akurat to są zwycięskie moje gołąbki z lotu Bad Wilbel 450 km, samczyk 588, który pięciokrotnie lądował jako pierwszy na słoneczny gołębnik, oraz samiczka 989, wyżymaczka, która trzy razy pierwsza lądowała na słoneczny gołębnik, tym lot z Ostendy 850 km. A więc spójrzmy, jaka tu kadra jest przygotowana. Jeden gołąbek deluxe, to jest wyżymacz Jan Arden Jansen, też pakowate piórka o tym świadczą.